wtedy, kiedy osoba niepełnosprawna, gdyby skoczyła do Wisły z powodu twojego, no to kto będzie odpowiadał? Ty będziesz odpowiadał. Nie zastraszać, to jest mobbing, stalking, prawda? Jeżeli spółdzielnia SŁAB widzi, że jest to dobry kąsek, mieszkanie prywatne, ja do Litki mówię to jeszcze i tak, ale oni widzą, że nie mają żadnych praw, własnościowe mieszkanie prywatne, to jego zrobiło, oni widzą, że nie mają żadnych praw i się wściekają, nawet te niektóre moherowe sąsiadki chciały, to już wcześniej zauważyłam, wszcząć kłótnie. No my jako Świadkowie Jehowy, święci w dniach ostatnich, my jesteśmy bardzo odporni na taki, na stres psychiczny, ale wiecie Państwo, choroba nie wybiera, to może być też, tak jak ta Małgosia literatka mówi, nie mogę z Wami pojechać stąd z Warszawy, Polski, a od moherów do Anglo-Ameryki, Białystok, bo to jest bardzo daleko i wystarczy, że ja pojadę 100 km dalej, więcej i już, że narobię Wam problemów. I ona została z rowerem na tam, gdzie jest Radio Polskie. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Niestety, z braku laku Anita musi chodzić na wernisaże, które jej się nie podobają. Do takich miejsc, które takie były dziadowskie, a to na Zwycięzców 49 raz na mnie narzekała. O, wernisaż, samo wino. Ja mówię, to chyba idź po sztukę. A ona by chciała coś zjeść. Tak. I tutaj dopiero baby, stare wiedźmy w tych ciemnych kapeluszach. Baby w ciemnych kapeluszach, wyrachowane, chytre, które nie liczą się z tym, że dziecko małe jest wrażliwe. Też dziecko będzie pamiętało. Ten Dawidek, on będzie pamiętał, że chciał parę ciasteczek wziąć do chusteczki. Ja mówię, weź Dawidku, bo zobacz, ten łysy tutaj żre, wkłada sobie do tej chusteczki, poszedł do drugiego pokoju i przyszła w międzyczasie taka baba w kapeluszu, matka tej artystki, zaczęła się awantura. No to więc przyszedł łysy i mówi, a co to pani, tu jest organizatorką tego... A wernisażu okazało się, że to matka, no ale mimo wszystko, matka niech będzie w domu. Że dobra matka, artystka mówi, przepraszam bardzo, matka niech będzie dobra w domu, ale nie pośród ludzi. No z czym do ludzi? Wczoraj premier Beata Szydło, będąc w Sanoku na Podkarpaciu, zapowiedziała, że rząd rozpoczyna realizację programu Gospodarka Plus. Dzisiaj, jutro, pojutrze, bądźmy ludźmi, a nie świniami, bo wciąż będą gadać. Że Polacy skąpi, że Polacy dziadami, że żebrzą w kościołach, pod kościołami, że to, która że tamto, że nic nie mają, a do worków wciąż wkładają, że nic nie mają, w tych siatach coś noszą, coś dla siebie tylko, a innym, aby przeszkodzić. Po co mają tak gadać, ale już teraz będą gadać, bo jak żeś ci mrowisko włożyła, taka baba w kapeluszu, w Galerii Lufcik, to przecież nawet nie było tej prezeski, bo prezeska by ją wygoniła. Ale co z tego, że matka? No matka niech będzie w domu, ale dziecko mi tu wystraszyła i dziecko dzisiaj w nocy tak się do mnie przytuliło. Ja mówię, moje śliczne, tak się przytuliło całą noc i jeszcze potem. No, takie było przestraszone, że baba, dziad z powodu paluszka, no to moja wina, ja mówię, weź sobie do chusteczki, włóż, bo zobacz, ten łysy sobie wziął tam za ścianę i żre. No to wszystko wyżre. A jak jest ta bieda, wiecie Państwo, bieda nawet niekoniecznie taka fizyczna, ale czemuś głupi mówią, bo i biedny, no to Warszawa taka jest, bieda szyby, Stadion Narodowy przecież były dziesięciolecia, to co my znamy, ale tak się nie powinno mówić o Jezusie, o my go znamy, a że to z Galilei, a że to jest takie upraszczanie, takie triki stosuje Warszawa. No, dlatego kultura wyprowadziła się do Wrocławia. Przygotowanych w określonych kierunkach, czy to technicznych, czy politechnicznych, czy inżynierskich, w ramach odbudowy polskiego przemysłu i de facto umocnienia polskiej gospodarki.
Ten program Gospodarka Plus, jak pani premier podkreśliła, to jest też taki element polityki mającej na celu promowanie patriotyzmu gospodarczego. Czym ten patriotyzm gospodarczy jest? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że w gruncie rzeczy możemy mówić o zupełnie innym podejściu rządzących do sprawy patriotyzmu. Oczywiście patriotyzm to jest szacunek wobec własnego państwa, wobec jego tradycji, kultury, historii, wobec tego wszystkiego, co wiąże się z szacunkiem do pozostałych członków społeczeństwa. My mówimy też o patriotyzmie gospodarczym, czyli mądrej polityce gospodarczej, która nie będzie ślepo podążała wyłącznie w stronę promocji, wsparcia poprzez zakupy, poprzez kontraktację produktów pochodzących spoza Polski. Mówimy wprost, to co wytworzy polski robotnik, to co wytworzy polski przedsiębiorca, to co przygotuje polska myśl techniczna, musi być uwzględniane w projektach chociażby zamówień publicznych, nie na zasadach dyskryminacji obcego kapitału, ale na zasadach promocji tego, co przysparza polskiej gospodarce, co pomaga zarabiać polskim wytwórcom. Przykładów jest mnóstwo. Można kupować pociągi z Włoch, mówię tutaj o Pendolino, a można podjąć próbę wsparcia projektów polskich wytwórców, polskiego przemysłu, no i dać za, nie tylko zarobić polskim pracownikom, dać pracę polskim robotnikom, ale także wzmóc procesy innowacyjne, które dzisiaj w Polsce niestety są niedofinansowane, ciągniemy się na końcu europejskiej stawki. No ale żeby to zrobić, to trzeba chcieć, trzeba mieć koncepcję i odwagę mówienia o tym, że teraz czas promować to, co dobre i to, co polskie. To też jest też chyba okazja, tak mi się wydaje, patrząc na założenia tego programu, wsłuchując się też słowa pani premier, okazja na taką zachętę chyba dla Polaków, którzy wyjechali za granicę, do tego, by wracali. Właśnie też w ramach tego patriotyzmu gospodarczego, przy okazji tworzenia, bo o to też chodzi w dużej mierze chyba, tworzenia miejsc pracy dla tych, którzy wyemigrowali za pracą właśnie. Oczywiście tak. My mamy świadomość tego, że duża część naszych rodaków, która wyjechała z Polski, wyjechała poszukując godnych warunków życia, możliwości utrzymania siebie i swoich rodzin. Mamy tego pełną świadomość, że to nie osoby opuszczające Polskę nie stanęły na wysokości zadania, tylko przez wiele lat niestety władze państwa nie zawsze potrafiły stanąć na wysokości zadania, to znaczy stworzenia dla naszych obywateli, dla Polaków, takich warunków, które umożliwią im godne funkcjonowanie. My dzisiaj mówimy o stworzeniu miejsc pracy, o godnych płacach, uruchomienie programu Rodzina 500+, które nastąpi tak naprawdę za kilkanaście godzin, bo już od 1 kwietnia, jest jednym z elementów. Uciekają z Polski, bo wiecie państwo, bo tutaj ludzie się dzielą, tutaj są obostrzenia, tutaj żywność na kartki, tutaj się dzielą, tutaj nie ma klimatu rodzinnego, no bo nie ma świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy to mają klimat rodzinny, babciu, ciociu, wujku, no najczęściej tam babciu to nie przesadzam, nawet nie ma, ale ciociu, wujku. A tutaj u katolików tego tak nie mówią. No. I tylko ścigają, a to przesadzają komara, a połykają wielbłąda. Czyli, że tak jak w czasie Jezusa, tak jak Jezusa zabili, to gdyby Jezus żył, był teraz, to oni też by Jezusa zabili, dlatego Jezus ukazał się tylko w Ameryce, a tu w Polsce nie chciał. Pozostało tylko tym Polaczkom naśladować, a to Amerykana, a to Anglika, to Niemca, nic z tego. Nie ten styl, uczciwy, nie to życie. Trzeba być osobą szczodrą, dzisiaj mówiłam Mareczkowi. Nie narzekaj, nie kracz, nie gdacz. Trzeba rozdawać, trzeba się dzielić, trzeba być osobą szczodrą. A to, co ty zrobiłeś, że Litwce przedstawiłeś się źle, no to ciebie nie polubiła.
I teraz on narzeka, bo tam są pewne opcje. Teraz za późno. Myślę, że warto podkreślić, że ten program będzie szczególną uwagę chciał zwrócić na te regiony mniej uprzemysłowione, jak to pani premier też stwierdziła, położone nieco dalej od Warszawy, na te ośrodki, które są być może mniejsze, ale również należące do Polski i obejmujące tych, którzy tam mieszkają. Zdecydowanie tak, my nie dzielimy Polaków na... Ale Polacy sami się dzielą. Jesteśmy w Polsce, jesteśmy tu, cały czas. Nasze radio nadaje tylko z Polski. Nie jesteśmy w Ameryce pośród Mormonów. Jesteśmy pośród moherów w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Przecież nikt z Ameryki nie przyjedzie tu do Polski, nie przyfrunie, proszę Państwa, żeby studiować, siedzieć w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, żeby studiować na Uniwersytecie Warszawskim. Może jedna na milion. Nie ma. Ja nawet jak tych Mormonów znałam, proszę Państwa, to oni szybciutko do matki, do ojca, do Ameryki uciekają i ewentualnie tam kontynuują studia, tam żenią się, czy za mąż wychodzą, bo to mogą być misjonarki, dziewczyny. A tu w Polsce ci katolicy, oni nie mają ducha misyjnego. Tutaj sami o sobie mówią w radiu tak, że nie mamy zaufania do siebie. Polak do Polaka, Polka do Polki. Nie ma zaufania, siebie nie lubią. Są niemili, są niegościnni, bez wyobraźni i nie ma atmosfery rodzinnej. Bo nie ma świętych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, nie ma prawosławnych, nie ma badaczy, ani nic, ani ewangelika. Biblia w śmietniku. Gdy papież, wielki Polak, Biblia w śmietniku. Tutaj w Polsce, a gdzie jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem. Biblia w śmietniku. Jeszcze tylko jedno słowo. Najczęściej spotykane zwierzęta to mysz i baran. Mysz i baran, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Tok FM, Euro, Koncita, w linii mysiej. Jest aby firmy, które tworzą na terenie Polski, miały również perspektywę zbytu. No, często wydzielaliśmy śmigłowce czy sprzęt różnego typu, które oferowali zagraniczni producenci, bardzo zbliżony technicznie do tego, który był wytwarzany w Polsce. My wolimy inwestować w tyleż innowacyjność tak, aby w Polsce uzyskał prawo po prostu pracę, polski inżynier mógł tworzyć, polscy producenci szkół rozwijać się w firmach. Bardzo dziękuję panie pośle za komentarz do tego tematu i też takie pokazanie tej wartości bycia, jak to też często powtarzam. Oglądamy El Mercedes, youtube.com, El Mercedes, El Mercedes, Daily Motion, El Mercedes, Google Plus. Do jednego celu dąży i tego też życzę, bo to jest chyba też kolejny krok tej dobrej zmiany, o której rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi i którą zapowiada.